Sportowcy wiejscy na start. Koleżanki i koledzy, szanowni goście. W imieniu przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, kolegi Władysława Kosiniaka-Kamysza, witam bardzo serdecznie na dorocznym podsumowaniu współzawodnictwa sportowego Zrzeszenia LZS. Podsumowaniu, które dzięki uprzejmości władz samorządowych, władz łódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, po raz drugi mamy możliwość przeprowadzić w Uniejowie. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę. Myślę, że jeszcze te podziękowania w dalszej części naszego podsumowania będą miały miejsce. Za możliwość skorzystania z uniejowskich term oraz za wszelką inną okazaną nam pomoc. Ja chciałbym teraz oficjalnie powitać przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, obecnego na naszej dzisiejszej uroczystości, kolegę Marka Mazura. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście dzisiaj w podwójnej roli jako wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Gospodarz. Są również z nami wiceprzewodniczący kolega Józef Potyrucha. Józef, pokaż się. I kolega Jan Zaleski. Do tych słów, które tutaj kolega Marek przekazał, związanych z bardzo dobrą współpracą z samorządami różnych szczebli, no musimy również dołożyć i taką informację, że w ten czy inny sposób współpracujemy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, bez którego tej dzisiejszej uroczystości też by w jakiejś części, w jakimś wymiarze nie było. Współpraca z Ministerstwem nie jest łatwa, ale jakoś sobie radzimy, także przedstawicielom Ministerstwa, jeżeli są, słyszą nas, też bardzo uprzejmie dziękujemy. Szanowni Państwo, szanowni goście, koleżanki i koledzy. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe realizuje wiele programów zleconych nam przez Ministerstwo Sportu czy samorządy poszczególnych szczebli. Wśród tych programów realizowany był konkurs pod nazwą Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnianie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim. Konkurs mający kilkuletnią tradycję, różnie w pewnych okresach się nazywający, ale prowadzący do uaktywnienia naszego środowiska i docenienia przede wszystkim nowych propozycji spędzenia aktywnie czasu wolnego. Zgłoszone przez wojewódzkie komisje i najlepiej przez nie ocenione i zrealizowane projekty mają kilka cech wspólnych. Te projekty zostały nadesłane do Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia i tam zostały przez komisję powołaną przez Prezydium Rady Głównej ocenione. Stąd też, ponieważ mają te cechy wspólne, przy laudacji poszczególnych laureatów pominę informacje związane z powtarzającymi się takimi oto historiami o pełnym zaangażowaniu finansowym czy organizacyjnym samorządów wszystkich szczebli, udziale sponsorów, którzy wspierali realizację każdego z projektów, a bez których najprawdopodobniej te projekty nie doszłyby do skutku, o sposobach promocji projektu, o medalach, pucharach czy innych nagrodach wręczanych uczestnikom tychże zawodów, które w ramach tych projektów były realizowane, udziale wolontariuszy i zaangażowaniu rodziców oraz członków lokalnej społeczności. Pominięte oczywiście nie oznacza, że ich nie doceniamy czy lekceważymy. To były bardzo ważne elementy w ocenie punktowej każdego przedłożonego komisji sprawozdania.
Ale jeżeli ktoś chciałby więcej szczegółów, to w wydaniu grudniowym Wiadomości Sportowych, które Państwo dzisiaj macie możliwość otrzymania tam przy stoliku, czy otrzymaliście wchodząc, tego typu informacje znajdziecie. Chciałem jako przewodniczący tej komisji bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom, którymi byli koleżanka Iwona Derlatka, jako sekretarz pani Bożena Potentas z Ministerstwa Sportu i Turystyki, koledzy tutaj Marek Mazur, Józek Poterucha, Jacek Kuby Cybała oraz Andrzej Cywiński. Bardzo serdecznie dziękuję za pracę w tej komisji i trud złożony z podjęciem się oceny przedłożonych sprawozdań, które naprawdę były bardzo, bardzo bogate. Rozpoczynamy zatem podsumowanie tego konkursu. Miejsce 16. I po wywołaniu bardzo bym prosił, żeby wywołane przedstawiciele klubów wyszli tutaj na scenę. Będziemy to robili w kilku turach. Miejsce 16. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, które zrealizowało wiosenną edycję biegów po zdrowie. Bardzo uprzejmie proszę. 12 maja 2017 roku ta impreza miała miejsce. 150 uczestników biegało po zdrowie w ramach wiosennej edycji luzińskich biegów. Impreza odbyła się na Orliku w Luzinie. Biegali zawodnicy, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z roczników 2014 i młodsi oraz Open. Jeszcze kilku poprosimy. Miejsce 15. Stowarzyszenie U Źródeł Ciemięgi Miłocin. Moja ojczyzna, mój sport, moja duma i radość. Województwo lubelskie. Tu 2 czerwca bieżącego roku odbył się turniej miast i gmin i 6 finał Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. Miejsce 14. Ludowy Klub Turystyczny Mazury Mrągowo. Wojewódzki rajd pieszy. Powitanie wiosny. Województwo warmińsko-mazurskie. Zapraszamy przedstawiciela. Rajd odbył się 14 maja 2017 roku na terenie Mrągowa. Były 4 punkty kontrolne, na których drużyny wykonywały różne zadania. Blisko 300 uczestników tegoż rajdu. Miejsce 13. Gminny Ludowy Klub Sportowy Świdnica. Rodzinny, samorządowy, medialno-sportowy dwubój strzelecki, strzelanie z grillowaniem. Zapraszamy. 17 września na boisku sportowym w Pogorzale odbył się rodzinny tenże sportowy dwubój strzelecki, w którym uczestniczyło blisko 200 osób. Miejsce 12. LKS Piotrowice. 7 otwarte mistrzostwa gminy Przeciszów w tenisie stołowym Przeciszów Open 2017. Województwo Małopolskie. To były otwarte mistrzostwa gminy Siedlec w tenisie stołowym. Odbyły się w dniach 2-3 września. Uprzejmie proszę kolegę Marka Mazura, kolegę Janka Zaleskiego o wręczenie pamiątkowych trofeów. I stajemy na chwilę do pamiątkowego zdjęcia. Oczywiście jak najbardziej zasłużone brawa. Dziękuję bardzo. Miejsce 11. UKS Filipides Teresin. Mistrzostwa Mazowsza U12, U14 w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się 11 czerwca 2017 roku w Teresinie, gdzie młodzi lekkoatleci walcząc o Puchar Wójta Gminy startowali w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, w których zaliczono ponad 300 osobostartów. Miejsce 10. UKS Tygrysy Krzepice. Grand Prix Krzepic w tenisie stołowym.
województwo śląskie serdecznie zapraszamy. Grand Prix odbyło się w dniach 27-28 kwietnia, w którym to Grand Prix startowali zawodnicy z całego przekroju wiekowego, a system gier tak był ustawiony, że każdy z uczestników musiał grać minimum 4 mecze. Miejsce 9. UKS Radule. Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny. Zorganizowany był z okazji Dnia Dziecka. Dla uczestników przygotowano turnieje w piłce nożnej, piłce siatkowej, turniej tenisa stołowego oraz biegi na określonych dystansach. Dzieci mieli do dyspozycji plac zabaw, a rota rodziców przygotowała poczęstunek. Miejsce 8. UKS Inka w Ińsku. Olimpijski Dzień ze Sportem. Województwo zachodniopomorskie. Przeprowadzono 18 maja w zespole szkół, a na tęże imprezę przybyli olimpijczycy Janusz Brzozowski, Krzysztof Krupecki, Ireneusz Purwieniecki, Ryszard Burak, Janusz Olszewski i Ryszard Chibiński. Proszę uprzejmie o wręczenie nagród skarbnika Krajowego Zrzeszenia LZD z kolegiem Marka Kucybałę oraz Jacka Kucybałę, przepraszam, oraz członka prezydium Andrzeja Czylińskiego. I do pamiątkowego zdjęcia serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Mam tutaj informację, że jeżeli chcecie się podzielić radością uczestniczenia w dzisiejszym podsumowaniu, to jest możliwość, że dojrzą nas, was na Facebooku, ponieważ transmisja idzie właśnie tamtędy przez ten portal społecznościowy na żywo. Miejsce 7. LZS Trzebinia. Drugie Mistrzostwa Ziemi Opolskiej. LZS w Nordic Walking, czyli województwo opolskie. Odbyły się w Głogówku. W ramach imprezy odbyło się kilka marszy na różnych dystansach, w różnych kategoriach wiekowych. Miejsce 6. Klub biegacza Pęto Szczelce Krajeńskie. Trzecia piątka na rynku. To 29 kwietnia. Przede wszystkim popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywności, aktywnego wypoczynku oraz propagowania zdrowego stylu życia przy patronacie honorowym Pawła Czapieskiego, którego tutaj przedstawiać w naszym gronie nie trzeba, a który ufundował nagrodę specjalną dla biegacza w kategorii wieku lat 16. Aczkolwiek mieli też w takiej kategorii, w której też byśmy się tutaj niektórzy łapali, biegacza powyżej 100 kg wagi. To tak jak na przyszłość będą organizowali, jak ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszamy. Miejsce 5. Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie. Święto Sportu w Lechowie. Odbyło się 6 sierpnia na terenie kompleksu boisk, na które przybyło ponad 400 osób, a w ramach którego rozegrano wiele turniejów, w tym turniej dla VIP-ów z udziałem wicewojewody świętokrzyskiego, dyrektora Departamentu Promocji Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego i wielu, wielu innych. Miejsce 4. Uczniowski Klub Sportowy Start Smulnik Spluwa 2017, czyli sportowe powitanie lata ludzi umiejących wypoczywać aktywnie. Czym się należało wykazać, może żebyście Państwo wiedzieli, jaką sportową aktywnością. Można się było wykazać w biegu przedszkolaków,
w biegu świętojańskim na dwóch dystansach, ale w lesie, turnieju piłki siatkowej, maratonie na rolkach, marszobiegu na trasie, pchnięciu kulą, grając w na trzech boiskach badmintona i jeszcze kilka innych, a dla tych najbardziej sprawnych była gra w bóle. Warte tutaj jest podkreślenia, że miejscowość liczy około 250 mieszkańców, a startowało blisko 130 osób. Uprzejmie proszę o wręczenie nagród panią naczelnik i kolegę Stanisława Kopcia, członka honorowego. Wielkie brawa. I miejsca na podium. Miejsce trzecie. Ludowy Klub Sportowy Hucina w Hucinie, Staszówce. Rywalizuj nas sportowo, województwo podkarpackie. Impreza odbyła się 13 sierpnia. Na stadionie sportowym, a celem było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, wolontariatu, zdrowego stylu życia, a ponadto mieszkańcy zapoznali się z historią LKS-u, bowiem podczas tej uroczystości równie uroczyście obchodzono 50-lecie klubu. I co godne podkreślenia, to tego rodzaju impreza na terenie gminy odbyła się po raz pierwszy. Bardzo serdecznie gratulujemy. Miejsce drugie. UMKS Zryw Wolsztyn. Nie tylko z kajakiem na sportowo, województwo wielkopolskie. Odbyła się ta impreza 30 września i było umiejętnym połączeniem zakończenia sezonu z naborem zawodników do sekcji kajakowej, gdzie w wyniku udziału w konkurencjach rekreacyjnych z kajakiem i nie tylko pozyskano kilku zawodników do sekcji kajakowej. I gratulacje oczywiście. I miejsce pierwsze. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gryf Bujny. Festyn sportowo-rekreacyjny, rodzinne weekendowanie, sportowa zabawa to fajna sprawa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Impreza 3-4 czerwca na obiektach w Woli Krzysztopolskiej, a patronem imprezy był oczywiście wójt. Przygotowano spartakiadę przedszkolaka. Dla młodzieży szkolnej turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej oraz turniej zapaśniczy, albowiem gościem honorowym był nie kto inny jak wicemistrz olimpijski Piotrek Stępin. Województwo łódzkie, jak ktoś ma wątpliwości. Bardzo uprzejmie proszę kolegę Marka Mazura i kolegę Jana Zaleskiego o wręczenie trofeum. Proszę do zdjęcia. Laureatów prosiłbym jeszcze o pozostanie. Natomiast mam prośbę teraz taką, aby z tych wszystkich nagrodzonych klubów jedna osoba z trofeum wyszła, zrobimy takie zbiorowe zdjęcie. Bardzo uprzejmie proszę. Brakuje. Dziękuję bardzo.
tym finale konkursu Najciekawsza inicjatywa Unieju 2017 pierwsze miejsce zdobyło województwo świętokrzyskie, czyli LZS w Lechowie. Bardzo serdecznie zapraszam. Miejsce drugie UKS Tygrysy Krzepice. I miejsce trzecie LZS Trzebnica, czyli Trzebinia, przepraszam, czyli województwo opolskie. Panią naczelnik i kolegę Stanisława uprzejmie proszę o wręczenie pamiątkowych pucharów. Trzeci LZS Trzebinia. Wymieniali doświadczenia, ale też praktycznie uczestniczyli w przygotowanych konkurencjach, takich jak kręgle, lotka, slalomy i parę innych ciekawych dyscyplin. Dziękuję za tak liczny udział. Dziękuję władzom samorządowym gminy Uniejów za gościnę, której doświadczaliśmy od piątku wieczora. Panu burmistrzowi prosimy o przekazanie tych wyrazów naszego uznania. I myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, Marek, tu nie zdradzę chyba tajemnicy, że powiem, że spotkamy się chyba za rok, ale w Mielnie. Ale w Mielnie, ponieważ być może nie wszyscy z was wiedzą, w Mielnie rozpoczął się proces modernizacji obiektu i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, jakie postawiła Rada Krajowa Zrzeszenia LZS i za rok do Mielna. Szczęśliwego powrotu do domu, zdrowych, spokojnych świąt do siego 2018 roku. Sportowcy wiejscy na start.